Tekst manny na 15 września Przeto wyjdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Drugi Koryntów rozdział 6 werset 17 Komentarz parauzyjny. Ci, którzy sumiennie żyją w odłączeniu od świata w rzeczach duchowych, a zabrać i uważają tylko tych, Którzy dokonali obrzeski serca i zostali przyjęci do rodziny Bożej, spotkają się z opozycją moralistów, liberałów i wyższych krytyków, a także mas, które nienawidzą światła, ponieważ ono potępia ich ciemność, doktrynalną oraz wszelką inną. Jest to jednak jedyny dobry i bezpieczny sposób postępowania. Jest zdecydowanie lepiej, gdy tylko prawdziwi Izraelici uznawani są za braci, tak by prawdziwa pszenica była oddzielona od konkolu. Reprint numer 2510 Komentarz epifaniczny. Boską wolą jest, aby jego lud był odłączony od wszelkich zobowiązań, współpracy i sympatii do instytucji i praktyk które pozostają pod kontrolą szatana i jego ducha. Oznacza to odłączenie się od społeczności i ducha wszystkich ludzi, którzy świadomie lub nieświadomie są sługami szatana, oraz, na ile to możliwe, odłączenie się od jednoczenia się z nimi. W taki sposób w znacznym stopniu unikniemy skalania się wszystkim, co nieczyste. Co z tego, że czasami musimy pozostawać w samotności. Możemy przynajmniej pocieszać się myślą, że Pan posiadał te same doświadczenia przed nami, że Bóg nas przyjmuje i nam towarzyszy. Takie przyjęcie i towarzystwo wynagradza wszystkie straty. Równoległe cytaty według przekładu Biblii gdańskiej. Czwarta Mojżeszowa rozdział szesnasty wersety 21 i 26, odłączcie się z pośrodku zebrania tego, abym je nagle zatracił. I rzekł do zgromadzenia, mówiąc, odstąpcie, proszę, od namiotów mężów tych niepobożnych, ani się dotykajcie wszystkiego, co ich jest, byście znać nie zginęli we wszystkich grzechach ich. Zdrasza rozdział 10 werset 11. Przetoż uczyńcie teraz wyznanie przed Panem, Bogiem Ojców waszych, a wykonajcie wolę Jego, i odłączcie się od narodów tej ziemi, i od żon obcych. Psalm 50 werset 5. Mówiąc, zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Przypowieści Salomonowe rozdział 9 werset 6. Opuśćcie prostotę, a będziecie żyli, a chodźcie drogą roztropności. Izajasza rozdział 8 werset 11. Tak bowiem Pan rzekł do mnie, ująwszy mi je za rękę, i dał mi przestrogę, żebym nie chodził drogą ludu tego, mówiąc. Rozdział 52 werset jedenasty. Odstąpcie, odstąpcie wynijcie z Babilonu, nieczystego się nie dotykajcie, wynijcie z pośrodku jego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynie pańskie. Jermiasza rozdział 51 wersety 6 i 9, Uciekajcie z pośrodku Babilonu, a niech zachowa każde dusze swoje, abyście nie byli zatraceni w nieprawości jego, bo czas będzie pomsty pańskiej. Sam mu zapłatę odda. Leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuśćmyż go, a pójdźmy każdy do ziemi swej, bo sąd jego aż do nieba sięga, i wyniósł się aż pod obłoki. Dzieje apostolskie rozdział drugi, werset 40, i wielą inszych słów oświadczał się i napominał je, mówiąc, wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego. Drugi Korentów rozdział szósty, wersety od czternastego do szesnastego. Nie ciągnijcież nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością, albo co za społeczność światłości z ciemnością. A co za zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wiernemu z niewiernym? A co za zgoda Kościoła Bożego z Bałwanami? Albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, tak jak mówi Bóg, będę mieszkał w nich, i będę się przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Efezów rozdział 5 werset 11, a nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie. Objawienie rozdział 18 werset 4.

Wiersze Brzasku 192. Słodki Dzień Odpoczynku. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5737. Pytania: Czy w tym tygodniu dokonywało się we mnie dzieło oczyszczania? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.